Hej, 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 siam wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Plants vs. Zombies. Rośliny kontra kwiatki, kontynuujemy naszą przygodę, poziom 1.8, bodajże już prawie skoczyliśmy ten epizod. No i coraz większe fale, coraz większe możliwości, jak widzicie ilość kwiatków, które będziemy mieli jest dość spora, więc będzie zabawnie. Dajmy sobie standardowo generator słoneczek, no, nie przeżyjemy z tego. Damy sobie tą minę, bo jest spoko. Damy sobie cherry bomb, żeby sobie wyratować dupę. Damy sobie walnut. Czy zależy nam na walnucie? Powiedzmy, że tak. Damy sobie podwójną podwójną fasolkę i damy sobie zamrażanie. Zignoruję te tańsze, ponieważ mamy te miny, odpowiednio je wykorzystamy, nagromadzimy sobie hajsu i będziemy robili śmieszne rzeczy. Tak między innymi to wygląda, jest to dość ryzykowna strategia, ale w dużej mierze bardzo opłacalna, jeżeli rozstawimy pierwsze repeatery, jak to się nazywa. Niech będzie, sprawdźmy jak to będzie działać. Każdy może mieć swoją własną strategię, moi drodzy, to jest właśnie w tej grze piękne. Każdy może mieć swoją własną strategię. Oj, zapomniałem, że ja nagrywam okno. Uciekaj. Nagrywam okno i to jest problem. Ponieważ normalnie, kiedy nagrywam grę, to powiadomienia na Steamie się nie wyświetlają. Ale niestety ta gra jest dość stara, jakby nie patrzeć. Nie akceptuję nagrywania gry. Trzeba nagrywać okno. Mam takie malutkie okienko, tylko rozszerzyłem dla waszej przyjemności. Ale i tak się bardzo przyjemnie grę. Wiecie, rozdzielczość na telefonie jest mniejsza, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć. Bang, bang. Dobra. W późniejszym etapie gry to was pocieszę. Tych zombiaków na start będzie dużo. Dobra. Repeatera od razu mi jedny, myślę. Masz. Napierdzielaj! Zaraz postawimy kolejnego ziemniaczka. Stać go na nas. Stać nas na goł. Dobra. Łap, łap. Grunt by się rozstawić. Walnuty głównie są po to, żeby powstrzymać tych kolesi styczką, bo oni są wredni, oni bardzo szybko lecą. Trzeba ich powstrzymać jak najszybciej, a walnut dobrze ich powstrzymuje. Ogólnie to jest fajne, że na początku widzimy, jakie zombiaki się pojawią. Wszystkie rodzaje zombiaków, jakie się pojawią, właściwie oprócz jednego, ale to jest niespodzianka, są pokazane na początku gry. I to jest bardzo dobre, to jest zdecydowanie bardzo dobre. Bo właśnie odpowiednio po to możemy przygotować strategię. O, panie, napierdzielamy od razu. Oj, ojej. Co się stało? Wypieprzyło mi grę. Masakra. Może znowu, co jest? Chwila, coś mi się pieprzy. Okej. Hopa. Jemniemy sobie repeatera od razu. Trzeba ich powstrzymywać. Orzeszki nie są jakieś drogie. Orzeszki jakoś nie są specjalnie drogie, więc easy peasy. Moi drodzy, easy peasy. Dobra. Tutaj przyda się już podekwipowanie tych wolniejszych, znaczy zamrażających. Bo wiadomo. No to właśnie, właściwie jest równowartość tego, co tutaj mamy. No wiecie, spowalniamy podwójnie zombiaka. A oni strzelają podwójnie, więc w obu przypadkach jest bardzo okej. O! Leci przyjemniaczek. Ale chyba mamy wystarczająco dużo... w sumie, co mi szkodzi. Powstrzymać go zawczasu. Nie. Repeatery to chyba będą nasze jeden z najgłówniejszych roślinek, jakie będziemy mieli przynajmniej przez duży początek gry. Bo one mają dużą siłę ognia, one są bardzo dobre, bardzo skuteczne. O! Mamy tutaj... kolesia z czapeczką. Nie używamy spowolnienia, bo to nie spowalnia jego jedzenie, jeżeli mi pamięć nie myli. Tylko poruszanie się, więc tutaj akurat siła ognia jest istotna przed tymi orzeszkami. Patrzcie, biedny orzeszek tutaj jest, już ma takiego poker face'a na twarzy, ten jest taki uśmiechnięty, a ten już zaczyna być taki ohohoho. Coś mnie chyba ugryzło. No cóż. Oh yes. Ogólnie mamy podczas gry, nie zawsze są duże fale na samym końcu. Jak widzicie, tutaj mamy dużą falę na samym środku. Opa. Damy coś spowolnienie w sumie, bo czemu by nie. Dobra. Tutaj się przyda się większa siła ognia. Bo tutaj nie mamy ścianki żadnej, a nacierają, że tak to ujmę. Okej. Dobra, jeszcze na orzeszek nas nie stać. Stać nas. Oj!
Nie zadziałał, tak myślałem. Dobra, rozwalić tego zombiaka szybko! I spowolnić tego gościa. Oj! Szybko zabić! Mi zabij! Jak mu odpadnie ręka, znaczy, że już ma mało życia. Szybko, szybko, dobra. Zabity zanim zjadł. Idealnie. Już się ktoś przedostał do nas. Zauważcie. Już się dzieją rzeczy. Dobra. Przynajmniej jeden zamrażający, nie zapominajmy o tym. To jest bardzo istotne. Bardzo istotne są synergie. Ich będzie dużo więcej. O, tutaj mamy dużego sukinsyna. Trzeba go spowolnić. Dobra. No i już jest dobrze. Już wszędzie mamy spowalniacze. Tak, spowolnienie działa też na zjadanie naszych roślinek. Okej, dobrze wiedzieć. Nie pamiętałem tego. Nie pamiętałem tego. Więc jest spoko. Okej. No i dobra, teraz tylko te repeatery. I będzie spoko. Jemniemy sobie orzeszki, żeby się bronić. Potem chyba będą większe orzeszki, jeżeli pamięć mi nie myli. Jeżeli mi nie myli. O, zjedli nam pierwszego orzeszka. Jak mogłeś? Ufałem ci. No cóż. Zobaczcie, że coraz więcej się pojawia tych zombiaków z czapeczkami. Potem ich będzie bardzo dużo. Oj, uwierzcie mi, nie tylko ich. Nie tylko ich. Trust me. I'm engineer. Dobra. Miny potem już nie są dość przydatne, jakby nie patrzeć. Znaczy, są i nie są. Bo jednak to jest rozwalenie jednego zombiaka od tak. Z dość dużymi obrażeniami. To jest spoko, jeżeli możemy postawić na początku, kiedy wyjdzie jakiś porządny bydlak, a potrafi. No nie wiem, jemniemy sobie może coś takiego. Mogę, tak nie mogę. Dobra, jemnijmy tak. Ciekawe, czy ma zasięg. Ma zasięg, okej, zajebiście. Jemy tutaj minę, w razie gdyby się przebili. Co wątpię, ale w razie gdyby. Dupa. Nie przebiję się. Jest ostrzał. Fasola. Dara. Co to jest? Uwaga, coś dostałem, ale nie wiem co. Siema no mordo, siema no mordo. Hello, siemano, mamy zamiar odpalić ogromny atak na twoje mieszkanie. Wiecie, takie wszystko naraz. Z poważaniem zombiaki. Zombie potrafią pisać, jak miło. Czy ogólnie to jest ostatnia fala. W takim razie, sporo ich. No to nie się dzieje wola nieba. Ej, chwila, to jest jakaś minigierka. A, minigierka między innymi polegająca na tym, że stawiamy, pojawiają się kwiatki, dopiero wtedy je stawiamy. Więc zróbmy coś takiego. Podwójny przyjemniaczek, żeby zabić tego cięższego. Pojedynczy, żeby zabić tego mniejszego, wiadomo. No i spoko. Tego typu minigierki też będą często spotkane. Jest to bardzo spoko. Zawiera to czynnik losowy, odpowiednie planowanie. Polecam. Spoko rzecz. Spoko rzecz. Zwłaszcza kiedy jest dużo, to potem kwiatków. Różnego rodzaju kwiatków, no. Roślinek, wiem, przepraszam. Wiem, że roślinek. Ja tutaj postawiłem sobie minę, będziemy mieli na niego wyjebane. Jak pojawi się coś dużego, to użyjemy zamrażanie. No, od razu możemy coś takiego zrobić. Niech będzie. Postawmy to tak. Postawmy to tak. Postawmy to tak. Tutaj nie będziemy dawać na przykład zamrożenia. Postawmy to tak. Postawmy to tak. Okej. Nie będziemy stawiać tutaj orzeszka, bo najpierw zabijemy tego zombiaka. Zanim cokolwiek się stanie. Jebnijmy tutaj, jebnijmy tutaj. Tutaj trzeba zwiększyć ostrzał. Tutaj w ogóle nie mamy ostrzału praktycznie. Dobra. Tutaj możemy dać orzeszek, tutaj możemy dać kolejny. I wyjebongo. Dobra, powinno być spoko. Tutaj dajmy jeszcze więcej, bo... No... Jednak oni są wytrzymali. Jeszcze jest ten biegający szybciutko typek. To nie chcemy. Tutaj dajmy jeszcze więcej fasolek. Bo nie mam żadnego spowolnienia. Zrobimy coś takiego. Tutaj prawie nic nie mamy, to może być problem. Zwiększmy tutaj siłę ognia. To jednak jest dość potrzebne, myślę. Zróbmy coś takiego. O! Mamy roślinkę, która się przyda. Bardzo dobrze. Postawimy to tutaj. Niech jebnie, może wyjdzie, może zdąży. A widzicie, dał radę zjeść dużego. Value. Postawimy tutaj większą siłę ognia, bo nie mam żadnego zamrożenia.
To też by się coś przydało. To tak rozwiniemy. To postawimy tak. Niech oczekuje na przyjemniaczków. O, 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 znaleźliśmy to, czego potrzebowaliśmy, idealnie. Tutaj zwiększymy jeszcze bardziej siłę ognia. Nie, zrobimy coś takiego. A, to jest wystarczająco dużo, ja mam zamrożenie. I super. No i spoko, rozstawiliśmy się, jest dobrze. Zawsze możemy jebnąć cztery bomby. Gdyby coś było nie tak. Hop, większa siła ognia, to się przyda. No dobra. Bang, bang. By przyspieszyć. Po prostu. A, kolejne zamrożenie, bo czemu by nie. To się nie stakuje zamrożenie, broń Boże, ale... No ale cóż, teraz możemy się tak rozsiąść i się delektować widokiem, moi drodzy. I delektować się widokiem. Oh yes! Zobaczcie, że żaden z nich w ogóle nie podszedł do tych min. Ja na miejscu sobie zostawię na bombki. Boom! Te bomby są zbyt OP. Możemy wykopywać słabsze roślinki i zastępować lepszymi, jakby nie patrzeć. Patrzcie, patrzcie, jak szybko z tego, jak zjedli szybko tą... tego ziemniaczka. Widzieliście? Mam nadzieję! Mam nadzieję, że widzieliście. Dobra. Postawmy więcej tego syfu. Niech będzie. Większa obrona. Wszyscy się nie przebiją. You shall not pass! O, na tym musiałem tego wykopywać. No. No i gicik. To w sumie ta roślinka jest okonem do pepotów. Nie przejdziecie przez to, moi drodzy, nie przejdziecie. Boom. Pawi! Pawi. No dobra. Możemy ciebie wykopać, zastąpić. Już był prawie zjedzony przez tych skoczków. A, proszę. Haps. Haps. Finała fala! Bang! Bang! Dobra, dostałem achievement. Szybko zajęło. O! Dostaliśmy grzybek za 0 many. Okej. Okay. Krótkozasięgowy grzybek, który atakuje przeciwników. Bo przechodzimy teraz do drugiego epizodu i jest noc. I zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. Dobry wieczór, Camus. Te zabijaki nigdy się nie podają, co nie? Zaraz zauważysz, że walka przeciwko zombiakom w nocy jest dużo inna niż za dnia. Po pierwsze, nie dostaniesz żadnego słońca opadającego z nieba, no bo promień słonecznych, co nie? No w końcu nie ma słońca, jest noc. A? Ale wciąż możesz dostać słoneczko z tych... słoneczników. I dobrze dla ciebie, zdobyłeś trochę grzybków. Załóż tego jak najwięcej, a wszystko będzie zajebiście. Okej. Okay. Niech będzie więc, niech będzie. A więc co robimy? Po pierwsze musimy mieć generator słońca, no to słoneczniki. No i musimy mieć coś, co atakuje zombiaki, bo jednak... rozłożenie tych słoneczników będzie trwało troszkę. To będzie troszkę trwało. Ponieważ nie będzie nic opadało z nieba. Więc miny i te grzybki, żeby opóźnić jazdę przeciwników. Standardowo zamrażacze. Standardowo nasz DPS. Ale zauważcie, że nie mamy żadnych skoczków, jeśli chodzi o przeciwników. Mam za to typka z gazetą. Nie wiem, co on robi, nie pamiętam. Weźmiemy sobie jeszcze bombę. W razie gdyby było bardzo źle. Okej, okay, zróbmy coś takiego. Postawmy, żeby cooldowny mijał od razu. Nagrobki to jest... Nagrobki między innymi polegają na tym, że cóż, blokują... To jest taki orzeszek dla zombiaków, nie? Zombies are coming. Zaraz postawimy to tutaj.
przyszłościowo, żeby mieć wyjebane w to miejsce. I zrobimy sobie tutaj obronę w tym, tutaj. Nie wiem, ile oni mają obrażeń, postawię dwa grzybki w jednym miejscu. Problem jest to, że naprawdę mam mało tego słoneczka. Nie mają takich złych obrażeń. Jak na zwykłe zombiaki. Szybko! Hello? A! Słoneczniki też dają dużo mniej tego słońca, co nie? No bo nie ma... Bo jednak nie dostajemy tego słoneczka. Nie wiem promieni słońca, więc oczywiście oni mają mniejszą wydajność. Trzeba wziąć to pod uwagę. No ale możemy się rozstawić. Tak czy siak. Te grzybki chyba nie atakują. Nagrobków. Okej. To może być problematyczne. Ale rzeczywiście pierwsza faza jest easy. Rozstawmy się tak, żeby mieć wyjebane na wszystko. Te grzybki są za darmo, więc wiecie, na początku je tylko wystawiamy. Potem my oczywiście idziemy w standardowe ataki. Tylko potrzebujemy na to hajsu, a nie mam na to hajsu teraz. Postawię to w końcu tutaj. Bo już nie będziemy stawiali min. Potrzebujemy jak najwięcej pieniążków na... pieniążków, słoneczek. Na więcej słoneczek. Potem zamienimy grzybki i damy sobie normalne roślinki. Grzybki to ogólnie... No, grzyby to nie są rośliny, okej? Okay? Tak by the way. Ale ogólnie. Przystosowane są do walki w nocy. O! Dostałem pierwszą monetę, jej! Czyli chyba się odblokowuje nam w końcu kupno czegoś fajnego. Dobra, bo kupimy więcej tych słoneczników. I możemy zacząć pierwsze zakupy. A, on jest chyba wkurzony, jeżeli rozwalimy mu gazetę. Ta, jest wkurzony, ile zapierdziela. Ostro. Dobra. Brains. Oczywiście zacznijmy od zamrażających roślinek. Właśnie, wiecie co? Nasze zwykłe roślinki chyba atakują te nagrobki, więc zacząłbym od repeaterów. A nie! Nie atakujemy tych nagrobków. Okej, czyli to działa tak po prostu, że nie możemy tutaj się rozbudowywać. Okej, ogarniam. No to easy, myślałem, że to jest bariera. Potem będzie bariera, z tego co wiem. Która będzie nam przeszkadzać w ataku. Dobra, to zrzucamy spowalniacze, bo mamy nasz DPS, który się kombi, że tak to ujmę. Oj, finałowa faza. Dajcie mi money. Dobra, zróbmy coś takie. O! Dobra, ogarniam. W finałowej fazie oni podlatują tutaj. Tak to działa. Sukinsyny. Grzybki są też bardzo niewytrzymałe, że tak to określę. Dawaj, hajs. Rar. Ale wszystko pod kontrolą. Okej, zapamiętujemy. Oni tutaj będą wychodzić. O, daliśmy specjalny grzybek. Przyjemnie, moi drodzy, przyjemnie. Co to daje? Sunshroom. O, daje nam malutkie słoneczko na początku, a potem normalne słoneczko... No, a potem normalne słoneczko. Czy to jest zamiast słoneczników, co nie? Tańsze, ale dają małe słoneczka. Hej! Uzbierałeś 280 dolców do tej pory. Jeżeli uzbierasz 750, sprzedam ci coś naprawdę fajnego. Okej, okay, zbieramy hajs w takim razie. Przyjmę, przyjmę. O! To wiecie co, nie bierzemy sunflowerów, bo działają chujowo. Bierzemy to, bo czemu by nie, w końcu przystosowujemy się do nocy. Bierzemy standardowy ekwipunek, niech będzie coś takiego. No, mi to pasi. Mi to pasi, mi to gra. To jest on... Okej. Okay. Dobra, hop, hop. Hop, hop. Coś takiego robimy. Od razu, żeby jak najszybciej cooldowny się podładowały. Bang, bang. Bang, bang. 15 słoneczek. Okej. Okay. Koszt 25, więc właściwie jesteśmy nawet bardziej na plus. Wiecie? Jeśli sobie przeliczymy. Bo słoneczniki dają nam 25 za koszt 50, a oni dają nam 15 za koniec już 25. A potem rosną do normalnych poziomów. Więc to w sumie opłacalniejsze. Co nie? Co nie, co nie? W sumie na tego nie użyłem. Postawimy tutaj. No a czym by nie? W sumie mi nie potrzebujemy, skoro mamy te przyjemniaczki. Tak patrzę. No,
tyle już żyjemy. Oszczędność zasobów, moi drodzy, to jest bardzo istotne w tej grze. To jest bardzo istotne. Możecie się śmiać, ale to jest bardzo istotne. Dobra. Ale mały cooldown tych grzybów. Ja pierdzielę. Czy oni mają mały zasięg, żeby była rekompensata jakaś, nie? Ale wciąż. Strasznie mały cooldown. Można się naprawdę rozstawić. No cóż. Spoko. Bardzo spoko. Bang, bang. Pamiętajmy o nagrobkach, co nie? Tutaj trzeba przede wszystkim się mocno rozstawić. Przede wszystkim. Dobra, teraz się rozstawiamy tutaj. Wyjebane na miny. Okej. Okay. Ostatni grzybek. Ciekawe, kiedy oni się rozrosną do dużej formy. Ciekawe, czy dadzą radę go rozwalić. To może być problem mały. Ja nie chcę tego kupować. Hello? No, to może być problem. Zamruźmy go. O! Daliśmy radę go rozwalić, zanim cokolwiek zjadł. Zajebiście. Bardzo dobrze dla nas. Już nie kupujemy słoneczek, to czy... sunshroomów. Bo nie ma sensu. O! Już jest duży, jej! Podróz. Zajebiście. Dobra, przede wszystkim spowalniacze na początek. Bo są tańsze. Bo synergia. No i zajebiście. No, rosną, rosną. Rośnijcie, moje dzieci. Że tak w jednej czwartej grze się dopiero się rozrastają. Easy. Easy game, easy life. Dobra, dobra. Bardzo szybko wymienimy te grzybki. Tak, te sunshroomy dają nam zajebiste value. Biorąc pod uwagę, ile to generuje nam słońca. Teraz można normalnie grać. A, pieniążek, jej. Ogólnie, czym więcej kosiarek nam przeżyje, tym chyba więcej mamy hajsu, jeżeli mi pamięć nie myli. Jeżeli pamięć mi nie myli. Zamrażamy, rozstawiamy się, super. Tego może zjeść, wyjebane w to. Tak naprawdę. Om nom 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 nom. Postawimy kolejnego. Jest za darmo, to możemy. Co się będziemy oszczędzać? Oh yeah. Dobra. Easy peasy. Synergie, moi drodzy. Szkoda, że nie mogę pozbyć się tych nagrobków. Potem będę mógł, jeśli mi pan się nie myli. Potem będę mógł. Ale to chyba będzie z innym rodzajem. Nie pamiętam dokładnie. Grałem to naprawdę bardzo dawno temu. Dawaj hajs. A, pięknie. Duża fala? A, właśnie o tym liderze mówiłem. Dokładnie o tym. To się robi niebezpieczne ogólnie. Postawimy tutaj jednego grzybka. Bo jest sukinsyn wytrzymały. Ale spoko, spoko. Zaraz zaczniemy wymieniać. Nasze fajne rzeczy. Papa. Bang! Rozpoczyna się prawdziwy ostrzał. O, monetka. Nie możemy tego zgubić, moi drodzy. To są zasoby. Bardzo cenne dla nas, unikalne. Dalej, hajs. Money, 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 money. Przede wszystkim tutaj trzeba będzie się rozstawić. Bo jest dużo nagrobków, a jak wiecie, nagrobki nie są fajne. Użyjmy tych grzybków jako bloker. Załóż spodnie, to się może nie będzie tak denerwować. Dobra. Rozstawiamy się. Ale moment, te wisienki nam się nie przydają, ale... Przezorny zawsze ubezpieczony, powiadają. Dobra, tutaj są czapeczki, to od razu wymieniamy. A, zaczyna się napierdzielanie. Jest taka wredna blokada za darmo, to mi się podoba. Z takim cooldownem jest zbyt przegięte. Powinno mieć mniejszy cooldown na moje. No ale cóż, wow. Apa. Dobra. Potem jeszcze w grze, z tego co pamiętam, będą różnego rodzaju, no są achievementy, ale są obiektywy dodatkowo, dodatkowe cele, które dają nam dodatkowy hajs i różne dziwne rzeczy w zamian. Dobra, pozbądźmy się tego, wstaćmy to. O, pieniążek! Trzeba klikać, moi drodzy. Bardzo istotne. Wystawmy miny, bo możemy. Bo możemy. A pytanie, gdzie chcemy się najbardziej umocnić? Tutaj, bo są dwa nagrobki. Okej. Okay. Już mamy plan. Już mamy plan. Postawimy tutaj kolejnego przyjemniaczka. Dobra, bomba gotowa. To sobie postawimy tutaj. Jest git. Git good. I ostatnia fala nadchodzi. Czy jesteście na to gotowi, moi drodzy? Ja tak. Jestem w pełni przygotowany. Zrobimy tak. Jej! Okej, dobrze, że postawimy tutaj nasze roślinki.
To był dobry pomysł. Tutaj się bomba przyda. Yeah, baby! Bang! Zajebiście. Give me, give me. Nie. Czas na odprężenie. Nie wiem, czy zbieranie kartuszków tutaj tych matek coś daje, ale... Jep, to daj nam 50 golda za każdy... no... za każdą kosiarkę. Warto grać ostrożnie. To to jest. Strzela... to jest chyba AOE grzybek. I może chyba ranić zombiaki jeszcze, wiecie, za ekranem, co jest zabawne. Okej. Okay. Ale nie wiem, czy aż tak istotne. A, nie, nie za ekranem, za tymi pieprzonymi drzwiami, bo to jest duża tarcza. Tak czy siak, bierzemy to, bierzemy to. Bierzemy to, bierzemy to. Wyjebany na miny? Myślę, że mogę mieć wyjebany tak naprawdę. Przetestujemy sobie nową roślinkę. Brzmi jak plan. Hopa, hopa. Jak najszybsze użycie naszych cooldownów. Hops. Jak najszybsze, opa. I niech się dzieje na nieba. Niech się zawsze zgadzać trzeba. Hopsa. I hopsa. Tak, nie potrzebujemy. Jeden grzybek wystarczy, żeby zobaczyć zwykłego zombiaczka. Easy peasy. I się rozstawimy po prostu tak. Jeżeli podejdzie jakiś czapą, to od razu go siekniemy drugiego grzybka i spoko. Gorzej będzie z drzwiami ogólnie. Gorzej będzie z drzwiami. Bo one są dość wytrzymałe, jeśli mi pamięć nie myli. Raczej są. Taka ich rola. Oj. Ej, panie, 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 spokojnie. To ledwo co w takim razie ich jesteśmy w stanie udupić. Bardzo zapamiętać. Hops, 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 hops. No ale fale są dość wolne, więc spoko. No teraz się zaczyna, z każdym przejściem zaczyna się coraz lepsza gra, z racji tego, iż musimy się zastanawiać, a jakiego użyć, jakiej użyć roślinki. Jakiej użyć roślinki. To jest spoko. A poczekajcie, że będziemy mieli tego 4 razy więcej, nie? Oj, to będzie fajne. To będzie fajne. Dobra. Przede wszystkim chcemy spowalniacze rozstawić. Po tym jak zrobimy pierwszą, że tak powiem, fazę. Pierwszą ścianę naszych malutkich grzybków. Łanek, to jest zbyt istotne. To jest zbyt istotne, moi drodzy. Spowalnianie jest kluczowe w ogóle w tej grze. Nie zawsze, od razu nie, mówię wam, że nie zawsze... O mój, że telefon. Nagrywam! Zapomniałem wyciszyć, przepraszam. Już wyciszam. Świetne przygotowanie. Ło, słoneczka mi znikają. Rozkojarzony. A, dobra, jest okej. Okay. Jest okej, okay. Hajs się zaczyna zgadzać. Pięknie. Bang. Na czym to ja? A, nie zawsze spowalnianie będzie istotne. O. Teraz jest, ale nie zawsze będzie. Z racji tego, iż pa. Będą inne formy zatrzymania zombiaków. Oj, będą. Ale nie chcę wam spoilować, więc co, nie chcę wam spoilować. Dowiecie się sami w swoim czasie, myślę. Myślę, że tak, nie warto spoilować. Przekonać. A, my nie spowalniamy go. Okej, okay, my go nie jesteśmy w stanie spowolnić. Dlatego to jest taki problem. Dobra, wiecie co, to napieprzamy ostro po prostu. Dobra, zaraz będzie potrzeba postawić te grzybki w takim razie. W takim bądź razie. Tutaj mamy dość dobrą obronę w tym miejscu, więc wyjebą go. Dobra. Więc oszczędnie trochę będziemy szli z tym hajsem. Tutaj postawimy, bo ma czapkę. Ale przede wszystkim utrzymać 75 hajsu, żeby postawić dużego grzyba, żeby go zabić. No i przeciwnika za drzwiami. Tarczownicy lecą na nas, co? Dobra, tu jest okej, tu jest okej. Tego zabiłem bez problemu. Ale mogę imnąć tak. Przyszłościowo. Że tak to ujmę. Już mamy dobry generator hajsu, więc nie trzeba się niczego obawiać, myślę. O, zaraz będzie duża fala. Dobra, damy rozmrożenie jeszcze tutaj. W sumie na drzwiczki możemy jebnąć po prostu naszą wiśnią. Okej, okay, dobrze, że ta duża fala trochę się opóźnia, bo mam czas zebrać mamonę.
Okej, okay, dajmy to tutaj. Wow, to ma niezły zasięg. Chyba. I to w ogóle ma obrażenia. To się przebija. Dlatego... To ma obrażenia, dlatego drzwi nie są problemem, bo i tak, wiecie, penetracja. A jeb. Co mi szkodzi. Co dostaliśmy? O! To jest ta roślinka, o której mówiłem, moi drodzy. Ta roślinka powoduje, że zjadamy nagrobki. I to jest dobre, to jest bardzo dobre. I teraz możemy kupić coś fajnego. Hej, czy chcesz kupić dodatkowe miejsce na ziarenko? Będzie ci kosztować 750, ale będziesz mógł wybrać 7 roślinek zamiast 6. Jasne, biorę. Spoko, spoko, kiedy będziesz mieć 5000 hajsu, będziesz mieć 8 slotów. Trzymaj się. Okej, mamy 7 slotów, większa możliwość. Dzięki temu mogę wziąć sobie na te nagrobki, bo czemu by nie, przetestujemy sobie. Więc weźmiemy sobie po kolei. To i to. A, i to brzmi jak plan. Ale weźmiemy to w następnym odcinku. Trzymajcie się, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego odcinka. Pa, pa!